Na skraju Puszczy Amazońskiej, pomiędzy wzgórzami, ukryte przez 4000-lecia przed ludzkim wzrokiem, leży jedno z najbardziej tajemniczych miast na świecie. 15-wieczne ruiny Machu Picchu w Peru. Inkaskie miasto. Ale czy na pewno miasto? Co do tego nie ma pewności, czy była to aglomeracja dla inkaskiej elity z dużą liczbą miejsc kultu, w których cześć oddawano nie tylko Bogu Słońce, czy tylko i wyłącznie rozbudowana świątynia Inti, w której mieszkały kapłanki, dziewice Słońca. Zaledwie kilka dni po prześleniu zimowym, które przypada 21 czerwca, tuż po wschodzie Słońca, docieramy na miejsce, by przekonać się, jak bardzo jest to magiczne miejsce i czas. Czekamy cierpliwie, aż słońce podniesie się znad wzgórza. I wtedy właśnie wyłania się, dokładnie pomiędzy dwoma szczytami. To czas na oddanie czci Matce Ziemi. Pachamama wysłuchuje próśb, a liście koki świętej rośliny Peruwiańczyków spełniają rolę ofiary. W każdą stronę. Liście koki należy złożyć teraz albo do ziemi, albo pod kamieniem i czekać na spełnienie intencji przez Pachamamę. Świątynia Trzech Okien. Promienie słońca podczas prześlenia zimowego padają na ten prostokątny kamień. To kalendarz słoneczny. Pozwalał dokładnie wyznaczać Inkom pory roku, a tym samym ważne dla nich święta. Znakomicie utrzymane tarasy, na których uprawiano ziemniaki czy kukurydzę, dziś porastają kwiaty i krzewy, w tym najświętszej rośliny – koki. Świetnie zachowane mury świątyń i domów peruwiańska selwa ukryła przed hiszpańskimi konkwistadorami. Na szczęście. Oni traktowali świadectwo inkaskiej kultury dynamitem. Kamienie idealnie dopasowane, docięte na styk, ułożone bez zaprawy. Jak tego dokonali? W XV wieku bez dostępu do zaawansowanej technologii. W dodatku wytrzymałe na trzęsienia ziemi. Do dziś jest nierozwiązaną zagadką. Naukowcy cytowani przez National Geographic twierdzą, że Machu Picchu zostało jedynie rozbudowane przez Inków, a istniało tam co najmniej od 6000 lat. Naprzeciw Machu Picchu, starej góry, czyli najwyższego wzniesienia w okolicy, dumnie wznosi się młoda góra. Wspinaczka na szczyt Huayna Picchu jest mozolna. Stromo i wąsko, ale opłaca się dla takich widoków. W dole wije się święta rzeka Urubamba. W dali widać ruiny całego miasta. Ponad 2660 metrów nad poziomem morza. Powrót tą samą drogą, najpierw autobus zgrabnie pokonujący serpentyny w dół do Aguas Calientes. Nie ma tam samochodów, jedynie autobusy i pociąg przeciskający się pomiędzy domami. Droga do Ollantaytambo. Tu także świadectwo niezwykle wytrzymałej i ekstremalnej architektury. To są spichlerze, zbudowane tak, by działały jak współczesna lodówka. A ten wizerunek miał chronić miasto. Pomiędzy Machu Picchu a Cusco rozpościera się święta Dolina Inków.
świetnie zachowanymi ruinami świadczącymi o potędze inkaskiego imperium. Czas na chinchero. Mała przerwa na herbatę i odpoczynek. Seniora Marlene prowadzi stowarzyszenie, które kultywuje tradycyjne metody wyrobu tkanin z wełny alpaki. Kobiety ręcznie czyszczą runo w wodzie z ziołami, które pienią się naturalnie. Potem powstaje nić, dalej farbowanie, tylko naturalnymi metodami. Do barwienia wełny używa się roślin i ziół. Kolor czerwony uzyskuje się z robaczków żyjących na kaktusach. Kocinia z dodatkiem soli nabiera pomarańczowej barwy, a z kamieniem wulkanicznym osiąga głębię rubinu. W Chinchero do dziś używa się tarasów inkaskich. Już nie pod uprawę, ale choćby do konserwowania ziemniaków. W dzień w pełnym słońcu się suszą, a w nocy mrożą. I tak przez wiele dni. To jedna z ponoć 5000 odmian ziemniaków istniejących w Peru. Moray. Laboratorium Inków. W tym miejscu Inkowie krzyżowali ze sobą różne odmiany roślin. Powstawały w ten sposób nowe gatunki ziemniaków, kukurydzy, zbóż. Odporne na trudny klimat, na wysokość. Bo tu uprawia się pola na wysokości nawet 4000 metrów nad poziomem morza. Nieopodal Moray leży miasto Maras. Ze skał wypływa strumyczek. Bardzo słony, Inkowie pobudowali w tym miejscu 5000 salin, do dziś wykorzystywanych przez miejscową ludność. Słona woda napełnia zbiorniki, a gdy wyparuje na słońcu, zbiera się sól. Zwykłą białą, nieco niżej różową mineralizowaną, a na samym dole zalega sól wykorzystywana do leczniczych kąpieli. Dalej świętą doliną Inków docieramy do Pisak, co w języku keczua oznacza kuropatwę i taki kształt nadano miastu. To kolejne świadectwo wielkiego geniuszu Inków. Gdy umierał władca, był mumifikowany i pozostawał wraz z rodziną w swoim pałacu. Następca musiał więc wybudować sobie nowy. I tak podążając z miejsca na miejsce, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Imperium Inków, zbudowane w zaledwie 300 lat, a obejmujące dzisiejsze Peru, Ekwador oraz częściowo Boliwię, Kolumbię, Chile i Argentynę, było wręcz magicznym przedsięwzięciem. I tak dotarliśmy do Cusco. W języku keczua oznacza pępek świata. To była stolica Imperium Inków, z którą rozprawili się hiszpańscy najeźdźcy. Dziś miasto na wysokości niemal 3400 metrów nad poziomem morza zamieszkuje ponad 300 tysięcy ludzi. Współcześni Cusqueños dumni są ze swojej inkaskiej przeszłości. Jednak przez wieki chrystianizacji tych terenów przyjęli chrześcijaństwo, ale na swój własny sposób, obdarzając Marię przymiotami Paciamamy, a Chrystusa traktując jako wielkiego szamana. Praktykują synkretyzm religijny, w którym rdzenne wpływy mieszają się z narzuconą przez Hiszpanów kulturą i religią. Widać to podczas Święta Słońca. Inti Raymi obchodzone w Cusco 24 czerwca jest najważniejszym wydarzeniem w roku dla mieszkańców całego regionu. Mieszają się kościelne uroczystości z państwowymi oraz z plemiennymi.
Święto zaczyna się już rano na głównym placu, Plaza de Armas. Później przenosi się do Sacsayhuaman. To przedstawienie jest doskonałym teatrem dla turystów. Dla Cusqueños oznacza jednak więcej. To część ich tożsamości. Inscenizacją, gdzie cześć oddaje się nie tylko Inti, nie tylko Pachamamie, ale też największemu inkaskiemu władcy, który był twórcą potęgi tego miasta. Historyczny Paciakutek do dziś jest szczerze uwielbiany przez mieszkańców. Każdy strój reprezentuje inną część kraju, od pustynnych terenów nad Pacyfikiem, po ludzi gór żyjących w wysokich Andach, aż po mieszkańców Puszczy Amazońskiej. Inti Raymi trwa do późnych godzin nocnych. Całe miasto wypełnia muzyka i taniec.